Witajcie, z tej strony Marcin z zespołu Independent Trader. W tym nagraniu przedstawię Wam dodatkowe rozgrywki, które wprowadziliśmy do Ligi Inwestorów, a które powinny urozmaicić Wam rywalizację. Oczywiście każdy z uczestników automatycznie zostaje uwzględniony w klasyfikacji generalnej, a także w klasyfikacjach miesięcznych. Dodatkowo jednak możecie brać udział m.in. w ligach prywatnych. Są to rozgrywki, które tworzone są przez samych uczestników konkursu, to znaczy każdy z Was może stworzyć własną ligę prywatną i zaprosić do niej czy to wąskie grono znajomych, czy też większą grupę osób, na przykład ogłaszając tą ligę prywatną na jakiejś grupie facebookowej czy na większym forum internetowym. Jeśli chodzi o tworzenie ligi prywatnej, to odbywa się to w trzech prostych krokach, to znaczy podajemy nazwę i opis tej ligi, następnie system generuje dla nas unikalny kod dostępu i każdy, kto ten kod dostępu zna, może dołączyć do naszej ligi prywatnej. Jak wygląda to na stronie konkursu? Przede wszystkim musimy wejść w zakładkę Centrum Ligowe, a następnie przejść na dół strony, gdzie znajdziemy część poświęconą właśnie tworzeniu ligi prywatnej. Tam wpisujemy nazwę ligi oraz możemy też dodać opis ligi. Po zatwierdzeniu system pokazuje nam, jaki jest kod dostępu do naszej ligi. Jeśli ten kod dostępu udostępnimy komukolwiek, to ta osoba również może wejść w zakładkę Centrum Ligowe, znaleźć takie okienko, jak widzicie teraz na ekranie, wpisać kod dostępu, zatwierdzić go i automatycznie zostanie dołączona do danej ligi prywatnej. Jeśli chodzi o ograniczenia dotyczące lig prywatnych, to uczestnicy mogą generalnie brać udział w maksymalnie trzech ligach i mogą stworzyć maksymalnie jedną ligę. Trochę inaczej te statystyki wyglądają dla posiadaczy dostępu premium. W ich przypadku możliwe jest dołączenie do maksymalnie 10 lig i stworzenie maksymalnie trzech własnych lig. Jeśli chodzi o obliczanie wyniku w lidze prywatnej, to Wasz wynik będzie identyczny jak w klasyfikacji generalnej. Będzie też oczywiście identycznie obliczany. Przypomnę, że w przypadku lig prywatnych mamy również coś takiego jak klasyfikacja lig prywatnych, czy też klasyfikacja charytatywna. W tej klasyfikacji uwzględniane będą wszystkie ligi prywatne, w których uczestniczy co najmniej 15 osób. Dla każdej z takich lig obliczany będzie jej wynik. Będzie to średnia stopa zwrotu dla 15 najlepszych uczestników danej ligi. Ta liga w przypadku ligi prywatnej, która okaże się najlepsza, jest przewidziana specjalna nagroda, to znaczy założyciel tej ligi będzie mógł wskazać organizację pożytku publicznego, do której trafi kwota 10 tysięcy euro. Przy okazji omawiania lig prywatnych chcieliśmy Wam jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że tak często na różnego rodzaju grupach czy forach internetowych spotyka się dyskusje co do tego, czyja strategia inwestycyjna jest lepsza. Wiele osób dyskutuje również o tym ze swoimi znajomymi i tutaj ligi prywatne wydają się być idealnym rozwiązaniem, by sprawdzić, kto w danej grupie inwestuje skuteczniej. Tuż po starcie konkursu doszliśmy do wniosku, że przyda się Wam dodatkowa opcja, która umożliwi rozpromowanie własnej ligi. I ta opcja nazywa się liga otwarta, to znaczy jeśli podczas zakładania ligi prywatnej zaznaczycie taką możliwość, to automatycznie Wasza liga prywatna wraz z jej kodem dostępu będzie się wyświetlać wszystkim uczestnikom Ligi Inwestorów. W przypadku osób, które już założyły swoją ligę prywatną, nic nie jest stracone, możecie po prostu przejść do zakładki Centrum Ligowe, odszukać ligę, którą założyliście, odszukać przycisk Modyfikuj i zmienić opis, jak również wybrać opcję Liga Otwarta. Wówczas również kod dostępu do Waszej ligi będzie wyświetlał się wszystkim uczestnikom Ligi Inwestorów. Możecie też dodatkowo rozreklamować swoją ligę prywatną pod tym filmem na YouTubie, w komentarzu wrzucić kod dostępu do swojej ligi wraz z jej nazwą.
Kolejne rozgrywki to Puchar Tradera. Z pewnością te rozgrywki będą się wyróżniały swoją specyfiką, ponieważ nie będzie tutaj typowej klasyfikacji. Zamiast tego wszystkie osoby biorące udział w Pucharze Tradera, a będzie to 4096 osób, zostaną podzielone na pary. Puchar Tradera będzie się odbywał w 12 rundach. W każdej rundzie lepszy z danej pary przechodzi do kolejnej rundy, przegrany odpada. Po 12 rundach zostanie nam dwóch najlepszych uczestników, spośród których wyłoniony zostanie zwycięzca, czyli zdobywca Pucharu Tradera. Celem uczestników Pucharu Tradera jest uzyskanie w każdej rundzie tygodniowej stopy zwrotu wyższej od swojego przeciwnika w danej parze. Czyli w tym wypadku liczymy wynik, czy też stopę zwrotu, jaką dany uczestnik osiągnął w trakcie jednego tygodnia. W przypadku remisu, analogicznie jak w przypadku klasyfikacji generalnej, będziemy brali pod uwagę wskaźnik Sharpa. Ta osoba, która w danej parze ma ten wskaźnik Sharpa wyższy, będzie przechodziła do kolejnego etapu, kolejnej rundy rozgrywek. Jeśli chodzi o Puchar Tradera, to będziemy mieć tutaj do czynienia z zapisami do tych rozgrywek i pierwszeństwo przy zapisach będą mieć osoby, które zakupiły dostęp premium. Ta grupa będzie miała tydzień na zapewnienie sobie miejsca w pucharze tradera. Będzie trzeba po prostu kliknąć jeden przycisk na stronie konkursu i wszystko będzie załatwione. Te zapisy będą prowadzone na początku czerwca i też oczywiście ogłosimy je na stronie konkursu. Jeśli po tygodniu zapisów posiadacze dostępu premium nie zapełnią wszystkich miejsc, to pozostali uczestnicy będą mogli dopisać się do Pucharu Tradera. Oczywiście zapisy będą wtedy odbywały się na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Podsumowując, Puchar Tradera będzie trwał 12 tygodni. Każda runda to jeden tydzień. Osoba, która we wszystkich tych 12 rundach okaże się lepsza od swojego przeciwnika w danej parze, zdobędzie Puchar Tradera. Jeśli chodzi o nagrody, to w przypadku zdobywcy Pucharu Tradera przyznamy dostęp do kursu Inteligentny Inwestor w wersji premium na rok, jak również dostęp do portfela tradera na pół roku. W przypadku zdobywcy drugiego miejsca będzie to po prostu kurs Inteligentny Inwestor na rok. Jeśli chodzi o miejsce trzecie i czwarte, będzie to dostęp do wspomnianej strony portfel tradera na pół roku, natomiast osoby, które zajmą miejsca od 5 do 8, otrzymają zestaw książek Inteligentny Inwestor XXI wieku. Przy okazji omawiania lig prywatnych oraz Pucharu Tradera wspomniałem o dostępie premium, jednak dostęp premium to nie tylko większe możliwości, jeśli chodzi o ligi prywatne oraz o Puchar Tradera, ale również dostęp do dodatkowych odcinków edukacyjnych, do naszych comiesięcznych analiz, a także dostęp do szerokich statystyk dotyczących całego konkursu. Podsumowując, mamy dwa dodatkowe formaty rozgrywek, czyli ligi prywatne oraz Puchar Tradera. Pamiętajmy jednak, że są to tylko rozgrywki, które mają stanowić dodatkowe urozmaicenie w trakcie rywalizacji. Tymczasem tą najważniejszą częścią całego konkursu jest możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy na temat rynków finansowych. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę.